Determinowanie naszych priorytetów na prezydencję to jest taki proces, gdzie my musimy zderzyć nasze oczekiwania i też oczekiwania naszego polskiego biznesu, obywateli i obywatelek z tym, co się dzieje na forum europejskim i też jakie działania chce podjąć Komisja Europejska. I dopiero jak spojrzymy na te dwa czynniki, to jesteśmy w stanie efektywnie coś zaproponować. I z takiego ćwiczenia, które wykonaliśmy dotychczas, wynika, że są co najmniej trzy obszary, na których chcielibyśmy się skupić, gdzie jest rzeczywiście faktycznie szansa, że coś osiągniemy. Pierwsza rzecz to jest kwestia rynku wewnętrznego dla usług i pogłębienia rynku wewnętrznego dla usług. Chciałem przypomnieć, że 60% barier dzisiaj na wspólnym europejskim rynku to są te same bariery, z którymi się mierzyliśmy 20 lat temu. Więc tam naprawdę jest dużo do wykonania, a potencjał gospodarczy jest ogromny. To jest między 250 a 450 miliardów euro dodatkowo dla europejskiego PKB. I na tym mogliby skorzystać polscy przedsiębiorcy bardzo wyraźnie. Drugi obszar to jest kwestia polityki przemysłowej. Jak przeprowadzić dekarbonizację w taki sposób, żebyśmy nadal mieli swój europejski przemysł, żeby dekarbonizacja nie oznaczała deindustrializacji, żeby dekarbonizacja nie oznaczała upadku przemysłu w Europie. Trzeci obszar, o którym bardzo wyraźnie słyszymy od biznesu, zwłaszcza tego małego i średniego, to jest kwestia tak zwanych lepszych regulacji, żeby przepisów było mniej, żeby one były w taki sposób stworzone, żeby za bardzo nie obciążały firm, zwłaszcza tych małych i średnich, które nie mogą sobie pozwolić z dodatkowymi kosztami. Pracujemy nad takimi propozycjami, które mogłyby pozytywnie wpłynąć na konkurencyjność europejskiej gospodarki. Jednym z pomysłów, które mamy, to jest zorganizowanie w Warszawie nieformalnego spotkania Rady Konkurencyjności i Rady do Spraw Handlu, właśnie po to, żeby polityka przemysłowa i polityka handlowa ze sobą współgrały. Tak, żebyśmy politykę handlową prowadzili w aktywny sposób, żeby w odpowiednich sytuacjach chronić europejski rynek, po to, żeby zapewnić nam nadal wolny handel na arenie światowej, ale handel, który jest jednocześnie uczciwy. I to jest coś, z czym się dzisiaj mierzą europejscy przedsiębiorcy. To jest jedna z naszych propozycji. Tych propozycji oczywiście będzie więcej. Bardzo mocno naciskamy o to, żeby rozmawiać poważnie o przemysłach energochłonnych, o tej ścieżce dekarbonizacji, ponieważ dzisiaj ta ścieżka nie jest wcale jasna i te przemysły mierzą się z ogromnymi kosztami. No i oczywiście kwestia ceny energii. Ceny energii w Europie są dziś wyższe niż w Chinach, są wyższe niż w Stanach. No to w sposób bezpośredni wpływa na naszą europejską konkurencyjność. Jest oczywiste, że musimy coś z tym zrobić.